Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również mojego gościa, a jest nim dr Artur Zaczyński, dyrektor szpitala na PGE Narodowym w Warszawie, szpitala tymczasowego. Witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. 11 483 testy z wynikiem pozytywnym. Zmarło 283 osoby zmarły, z czego 46 osób z powodu COVID-19. Tak wyglądają informacje wczorajsze płynące do nas z Ministerstwa Zdrowia. A ja pana doktora zapytam o to, jak pan oceni te dane? Idziemy do przodu, czy jednak stoimy w miejscu, jeśli chodzi o walkę z COVID-19? Szanowna pani redaktor, szanowni państwo, no, na pewno cały czas mamy wysoki wskaźnik zachorowalności i wysoki odsetek śmiertelności, co w stosunku do wcześniejszych danych, wcześniejszej fali, no, jest bardzo, bardzo wysokimi wartościami. W stosunku do innych krajów europejskich nie jesteśmy ani z przodu, ani z tyłu. Plasujemy się mniej więcej po środku, jeżeli chodzi o liczbę zakażeń i liczbę śmiertelności. Natomiast no, każde niepowodzenie smuci, że chcemy zrobić więcej umieć i większej liczbie osób pomóc, żeby tylko i wyłącznie przejść tą pandemię w sposób jak najbardziej bezpieczny dla wszystkich. Ale pan uważa, że najgorsze już za nami, czy jeszcze nie? Nie znamy tej pandemii tak naprawdę. Przeżyliśmy dopiero 9-10 miesięcy z pandemią, więc nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak zachowa się ta pandemia w grudniu, w styczniu, bo musimy pamiętać, że my zaczęliśmy walczyć z pandemią od marca, kiedy to pojawili się pierwsi pacjenci, kiedy to szpitale przemieniły się w szpitale jednoimienne. Wiemy, że ta fala jakby dostała się do Polski już pod koniec zachorowań grypy, pod koniec tego sezonu infekcyjnego, tego przesilenia wiosennego i w tym momencie dostała się tak naprawdę ta fala na moment, kiedy wcale nie była tak bardzo drastyczna w stosunku do tego, jak to się działo w Europie w styczniu, w lutym i na początku marca. To, co widzieliśmy chociażby we Włoszech czy w innych krajach. Musimy tak naprawdę być bardzo czujni. Nie możemy tracić naszej czujności w tej chwili, żebyśmy nie zostali zaskoczeni. Bo najgorzej być nieprzygotowanym na ruch ze strony pandemii, uznać, że jest wszystko dobrze i wrócić do normalności. Więc jest... a propos tego przygotowania, panie doktorze, a propos tego przygotowania, my widzimy właśnie teraz obrazki ze szpitala na PGE Narodowym. Szpital tymczasowy został stworzony w tempie, no powiedziałabym, bardzo szybkim, ogromnym, dynamicznym. Panie doktorze, czy ten szpital jest wystarczająco przygotowany? Czy wszystkie szpitale, które będą w Polsce, powstają i będą jeszcze powstawać? Bo z tego, co wiemy, to nie ma wycofania się z tego projektu, z tego pomysłu. Czy one są odpowiednio przygotowane? Pan czuje, że ten szpital na Narodowym Stadionie, że on jest przygotowany na tyle, że kiedy pojawi się właśnie kolejny krytyczny moment, to państwo dacie radę? Czy strategia walki z pandemią jest podzielona na trzy fazy? W tej chwili cały czas jesteśmy w pierwszej fazie, kiedy kompensujemy ewentualnie można nazwać to niewydolność w pewien sposób szpitalnych oddziałów ratunkowych w postaci przejmowania pacjentów lżejszych do szpitala tymczasowego, bądź to z zakresu SOR-ów i przyjęć, bądź ze szpitalnych oddziałów, zwalniając miejsca dla ciężej chorych osób wymagających specjalistycznego leczenia. I to działa. To działa na pewno na takiej zasadzie, że kiedy szpital macierzysty, czyli CSK MSWiA przy ulicy Wołoskiej, przed otwarciem szpitala tymczasowego, cały czas miał tylko pojedyncze miejsca. W tej chwili mamy pewien oddech, pewne zaplecze i pewien bagaż, bufor pewien, tak naprawdę diagnostyczno-leczniczy, że ta ciągłość leczenia pacjentów z różnymi schorzeniami, szczególnie specjalistycznymi, takimi jak udary mózgu, czy zawały serca, czy inne schorzenia wymagające leczenia operacyjnego, specjalistycznego, są na bieżąco realizowane bez zbędnej zwłoki i bez konieczności przesuwania pacjentów pomiędzy oddziałami innymi szpitalami. Szpital cały czas
dysponuje wolnymi miejscami dla kontynuacji leczenia, szczególnie stanu zagrożenia życia, żeby przejść przez tą pandemię bezpiecznie. Panie doktorze, ale jak to teraz wygląda w praktyce? Jeżeli jest telefon właśnie na ten numer alarmowy 112, jeżeli jest informacja, jeżeli szpital posiada informację, że pacjent jest pacjentem covidowym, automatycznie wtedy zamiast zostawiać pacjenta u siebie w szpitalu, może do państwa przewieźć tego pacjenta? Jak to wygląda? To jest troszeczkę inaczej, bo tutaj, jeżeli chodzi o działalność pogotowia ratunkowego, to jest jakby pytanie do koordynacji działań ratowniczych w zakresie ratownictwa medycznego na terenie stolicy i województwa mazowieckiego. Natomiast założenia są takie, że jeżeli pacjent nie wymaga, trafi do SOR-u, w którym są miejsca, a tak naprawdę nie ma w tej chwili, przynajmniej wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego nie zgłasza problemów z ciągłością działalności SOR-ów na terenie Mazowsza. Jeżeli pacjent trafia do SOR-u, jest zdiagnozowany i okazuje się, że dominującą chorobą jest COVID-19, przy okazji różnych chorób współistniejących typu nadciśnienie, cukrzyca, które są wyrównane, ten pacjent powinien trafić do szpitala tymczasowego i taki pacjent trafia praktycznie. Jest 12-15 zgłoszeń dziennie. I ci pacjenci praktycznie w 90% są przekazywani do szpitala narodowego, do szpitala tymczasowego. Problem jest tutaj taki bardziej liczbowy, statystyczny, bo jeżeli my wypisujemy 15 pacjentów i w ciągu doby przyjmiemy 15 pacjentów, to liczba pacjentów będzie stała. Ta liczba się nie zmieni. Teraz mamy 64 osoby i w ciągu weekendu przyjechało do nas 7 czy 10 osób i tyle samo opuściło ten szpital, więc bezwzględna wartość jest wartością taką, która pokazuje, że ta liczba cały czas utrzymuje się na tym samym poziomie. Natomiast ilość osób, która przez szpital tak naprawdę przeszła, była hospitalizowana, wyszła do domu, no to są liczby powyżej 150 osób. A na ilu pacjentów maksymalnie jesteście państwo obecnie przygotowani? To cała sztuka to jest takiego zrównoważonego rozwijania się szpitala. Nie można przyjąć, że mamy w tej chwili 500 gotowych łóżek i do tego wstawić kadrę personelu, która będzie siedziała i czekała na chorego. Ten szpital się rozwija powoli. Mamy kadry zabezpieczone w tej chwili na 86 łóżek, które w tej chwili są gotowe do takiego działania. Jeżeli ta liczba przekroczy liczbę 70, uwalniamy następne łóżka i otwieramy kolejne unity i wzywamy kolejne kadry, które są w zabezpieczeniu. No właśnie, co z tymi kadrami? Czekacie państwo na to, aż się ktoś do was zgłosi? Czy macie już jakby całą grupę, całe grono osób, które jest gotowe pracować na tym Stadionie Narodowym, w tym szpitalu tymczasowym? No, oczywiście problem kadrowy jest największym problemem, jeżeli chodzi o medycynę na świecie, bo tak naprawdę szpital tymczasowy zakłada pracę w minimum kadrowym. Minimum kadrowe polega na tym, że jest minimalna liczba osób zatrudniona do koniecznej opieki nad pacjentem. To są cały czas systemy dyżurowe, czyli tak jakbyśmy przyjęli, że w szpitalu standardowym cały czas jest tylko ostry dyżur, czyli jest dwóch lekarzy dyżurnych i zespół pielęgniarski tylko i wyłącznie w systemie dyżurowym, czyli to mniej więcej można porównać do soboty wieczorem. To są kadry, które przychodzą do szpitala, czyli te minima kadrowe do zabezpieczenia tylko i wyłącznie działalności podstawowej, bez planowych zabiegów, bez różnego rodzaju działalności klinicznej. Także to jest minimum kadrowe, które jest potrzebne do utrzymania ciągłości, zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów w szpitalu, więc te minima kadrowe jakby nie obciążają całego rynku usług medycznych w sposób taki, jakbyśmy wprowadzili całą działalność kliniczną, planowe leczenie i działalność w ciągu dnia, gdzie jest kilkunastu lekarzy, przychodzi do klinik, prowadząc tych pacjentów, lecząc ich i zlecając różnego rodzaju badania. Tutaj mówimy o podstawowej działalności, która ma zapewnić bezpieczeństwo pacjentów, zapewnić im leczenie dożylne, tlenoterapię, pielęgnację, fizjoterapię i wszystkie zabiegi, które są niezbędne w szpitalu dla leczenia pacjentów z COVID-19. Panie doktorze, patrząc na obecne statystyki płynące z Ministerstwa Zdrowia, a także na obostrzenia, jak by pan skomentował
tę relację tych dwóch rzeczy? Bo tutaj mieliśmy obostrzenia. Przez ostatnie tygodnie zamknięto wiele branż biznesowych, a tutaj mamy wciąż dużą liczbę zgonów. No, z weekendu są te dane mniejsze, ale wciąż no, jednak to istnieje. Czy pan tutaj widzi jakąś zależność? Polacy się zmobilizowali czy nie? Ja myślę, że tak, że te obostrzenia na pewno wpłynęły na to, że zrozumieliśmy, że jednak to jest poważna choroba i te odmrożenie, rozluzowanie letnie jakby już zostało w pewien sposób skorygowane i staliśmy się bardziej odpowiedzialnym społeczeństwem i szanującym się nawzajem, zachowującym właśnie to, co jest najważniejsze, dystans, maseczki, dezynfekcja. I tu widać po tych liczbach. No, liczba zgonów w weekend, no, nie ma różnicy, jeżeli chodzi pod względem bezwzględnym, bo to się nie zmieni, czy to jest weekend, czy to jest normalny tydzień. Liczba wykonywanych testów może się nieznacznie różnić, natomiast proces leczenia jest procesem ciągłym, wobec tego, jeżeli ta liczba jest około 200, to tak naprawdę jest w pewien sposób widoczna poprawa w zakresie wyleczalności. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie. Życzę przede wszystkim powodzenia w leczeniu pacjentów i zdrowia, bo wam, czyli medykom, ono też jest potrzebne, konieczne, bo bez was tej walki by nie było. Także proszę również te podziękowania złożyć na ręce swoich pracowników. Bardzo panu dziękuję. Także za chwilę na porannej odprawie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Doktor Artur Zaczyński, dyrektor szpitala tymczasowego na PGE Narodowym, był państwa i moim gościem, a już za chwilę rozmowa o kulturze. Do zobaczenia.